Trafił do mnie alternator od Bizona miodowego. Dzisiaj się nim zajmę. Proszę zobaczyć, jak co się dzieje z łożyskami. Fatalny stan łożysk. Trzeba będzie na początek oczywiście spróbować zdjąć koło pasowe, ale zanim to uczynię, jeszcze go obejrzymy sobie. Ma daszek, widać. Jest to alternator A120E. Chyba tak, albo A120. Mamy tutaj obroty na minutę podane. 2600 albo 800. 2800 obrotów na minutę. Maksymalny prąd ładowania 30 A, 28 V. Tu 2000 obrotów na minutę, 2800 czy 2600, coś takiego tutaj mniej więcej jest. Alternator widać, że nie jest skorodowany, ma za mocno, ale trzeba będzie po prostu się do niego dobrać. Te daszki nie zawsze są w alternatorach, często gęsto ich po prostu nie ma. Na początek może koło pasowe spróbuję odkręcić. Tu jest gwint prawy czy lewy. Normalnie się w tą prawy gwint. Ciekawe, czy to pójdzie. Trochę tak ręką to strach. Nie za bardzo chcę tę nakrętkę odkręcić. Nie, ona się odkręciła prawie. Dobra. Alternator ma dosyć dużą bezwładność. Dlatego się da to tak odkręcić. Bo jest ciężki. Ciężki jest wirnik. Ciekawe, czy koło pasowe sobie tak hop-siup zejdzie. Chyba zejdzie. Ręce jakoś ciągną. Proszę bardzo. Wyważone nawet jest. Kładę sobie po kolei, co jak idzie. Koło pasowe. Później jest talerzyk wentylatora. Tu jest wpust. Też go trzeba będzie wyjąć. Taki klin. Czułenkowy oczywiście. No to wyjmę. O, taki czułenko, takie ładne. Dobrze, już mamy w zasadzie odkręcone tutaj z przodu wszystko. Widać, że już alternator był robiony, bo nity są aluminiowe zaklepywane. Ktoś już go tutaj grzebał w nim. Czyli nie jest oryginał. No to teraz trzeba będzie odkręcić daszek. Spróbuję go tu odkręcić, to jest klucz 13. Dobra. No i ten uchwyt do naciągania przy okazji, jak tu już jestem, nie? Bo to razem odejdzie. Tutaj sobie warto zwrócić uwagę na to, jak to idzie. Że farba miodowa jest z tej strony, a tutaj jest jakiś taki pas. Bo to później przy skręcaniu warto tak samo złożyć. I że te ucho, no, tutaj przechodzi w ten sposób. O, jest taki, stanowi to taki wieszak. Trzeba to o tym pamiętać. Bo później trzeba będzie nie przy kombajnie przekładać, cudować, jak tam było, a tak się założy tak samo i spokój. Śruba ósemka bez żadnych podkładek nie była. Ta druga jest, widzę, ze sprężystą.
No i czy Daszek już zajdzie? Nie. Jeszcze Daszek nie zejdzie. Te ucho jest w tą stronę skierowane. Co prawda ja go nie muszę chyba odkręcać tutaj do tej roboty. Ale można by było je odkręcić. Daszek jest od góry. Czyli jest dokładnie, można powiedzieć, nie wiem jak to określić. Szczotki są po prawej, śruba jest schowana tutaj, gdzie idzie prąd, tutaj wcięcie, tu. No dobra, jakoś to później może złożę tak samo. Na pewno trzeba tą śrubę, gdzie szóstkę odkręcić. Kluczem numer 10. O. Dosyć długa tu jest ta śruba. Nie wiem, czy aż taka musi być długa. Ktoś dał taką długą. No bo tu się ściąga tak ta obejma. Dlatego jest taka długa. Ale skręcone było do końca. O, tu dwie nakrętki są. Kontra jest. Te daszki często są zgubione. Bardzo rzadko są daszki. Zgubione są bardzo często. O. Śruba już szóstka jest. Numer alternatora 6708. Nie wiem, czemu ludzie te daszki wyrzucają. Nie chcę im się po prostu przykręcić chyba. Dobra, daszek mam odkręcony. No już jest alternator praktycznie ogołocony. Teraz go trzeba rozpołowić. Żeby go rozpołowić, to są cztery szpilki takie na klucz numer 8. Czyli piątki. Są dosyć wysokie takie nakrętki specjalne, bym powiedział. Odkręcę. O, mocno jest skręcony. Tego nie odkręcę. Tu nie odkręcę. Tu też nie odkręcę. Tu. O, ta jedna poszła tylko. Tu muszę zastosować inny klucz. Dobra. No, mocno podprzekręcane jest. No ale to alternator cały trzyma, musi być mocno przykręcony. Cztery małe szpilki, piątki trzymają alternator. Inaczej by ten alternator się rozleciał. Na pograniczu bym powiedział urwania tych śrub. Bardzo mocno skręcony jest. Tu są sprężynujące, widzę, podkładki. Bardzo mocno te śruby jakoś w tym kluczu siedzą, te nakrętki. Nie będę do końca odkręcał w ostatniej chwili ręką, sobie odkręcę. Dobra, nakrętki mamy, teraz podkładki sprężynujące. No. Ja powiem, że tutaj, czy trzeba zaznaczać sobie, jak są te tarcze założone, można zaznaczyć, chociaż wiadomo, że, bo są dwa uszy, jedno tu jest, drugie tu, w związku z tym można sobie, tak nieraz robią fachowcy, sobie przejadą wkrętakiem i wiedzą, że tutaj ta korysa puści się, że na pewno był tak złożony. Ciekawe, czy on się da tak łatwo rozebrać. Spróbuję jakimś młotkiem stuknąć. Tu trzeba mieć młotek. Może zejdzie.
Jeszcze warto, zanim się go rozpołowi, wykręcić szczotki, bo jak wyjdzie cały wirnik, to nam szczotki może urwać łożysko. Razem zobaczymy, w jakim stanie są szczotki. No, szczotki są nie najgorsze. Jeszcze pochodzą. No, teraz już będzie bezpiecznie. Różnie wychodzą alternatory. Nieraz sama tarcza zejdzie, nieraz po prostu jest sytuacja taka, że z całym wirnikiem wychodzą. Nie wiem tutaj nawet, co tu schodzi. Coś schodzi na pewno. Bo się przerwa powiększa. Te górne łożyska są mocno zepsute. Nie idzie tak łatwo. Wszystkie szpilki są tej samej długości, to nie będzie z nimi problemu. Można by było spróbować zrobić to trochę inaczej. Jak się tak upiera, wziąć jakiś pobijak. I uderzyć bezpośrednio w wirnik z tyłu tu młotkiem. Tylko trzeba podnieść alternator. Wtedy on wypadnie na pewno. Samemu trochę ciężko. Trzeba uważać, żeby w uzwojenia nie puknąć. No, mógłbym go w imadło wkręcić, też by było wygodniej. Wyjątkowo ciężko idzie. Ja powiem, że alternator ładował, w związku z tym tutaj nie ma co tam grzebać. Trochę go tu wyczyszczę tylko z tego kurzu i z powrotem, bo nie muszę tam w ogóle rozkręcać tych śrub, co diody są podłączone. Trzeba zdjąć teraz tylko łożyska. One chyba za łatwo nie wyjdą. Tak myślę, jak tu je zdjąć. Najlepiej by było teraz obciąć nity. Bo nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że przy ściąganiu łożyska możemy tą tarczę połamać. A jak nity będę miał poobcinane, to może łożysko mi po prostu wypadnie. Idę po szlifierkę. Dobra, odpalam szlifierkę. Bardzo słabo bierze ta tarcza. Chyba ona jest już koniec tej tarczy. Praktycznie nic nie szlifuje.
wymienię tarczę na nową. O. To głaskanie jest i mówię, końca nie ma. Zobaczymy jak nowa. Ciekawe, czy te nity się dadzą wybić, jak one są to mocno nie idą. Talerzyk jest otworzony. Teraz łożysko już jest trochę na wierzchu, ale talerzyk jeszcze jest na nitach. Można spróbować to wycisnąć, ale mówię, trzeba bardzo uważać, żeby nie połamać przedniej tarczy. No to spróbuję. Może jeszcze włożyć klucz i tu wybić te nity. No. Spróbuję wycisnąć to łożysko. Z tym, że mówię, trzeba tutaj trochę z wyczuciem podchodzić do tej sprawy, żeby nie zniszczyć alternatora obudowy. Ta tulejka jest za mała. No, też będzie za mała. Patrzę, czym się tutaj trochę zdystansować, żeby to. Będzie takie coś. Jedziemy. Zobaczymy, co się stanie. Wychodzi nam wirnik. Żeby nie upadł, trzeba go trzymać pod spodem. Się popsuje. O. Wirnik jest na wyjęty. Teraz to łożysko, to wiem, że z tej obudowy dosyć lekko wychodziło. To ja go tylko raz stuknę i ono wypadnie, ale trzeba będzie nity obciąć. Teraz tak, pozbędę się łożyska. Gruz. I to jest łożysko 6304. A te drugie łożysko to 6203. Teraz trzeba się pozbyć talerzyka. Powinny te nity. Wcale tak lekko nie idą. Też tu za mocno nie walić, żeby nie połamać tej tarczy. No i dobrze, teraz tutaj się trzeba pozbyć tych nitów z tej oprawki.
Myślę, jak to zrobić. No, można to boje spróbować wybić, ale one się będą pęczyć. W związku z tym najlepiej boje chyba obciąć. Tak mi się wydaje. One są z aluminium, tam są bardzo miękkie. Założę jakąś tarczę do cięcia. Znaczy ta tarcza trochę będzie za mała. Nie podejdzie. Tu jest trochę dłuższa. Powiem, że dosyć paskudnie się te nity tnie. One się bardziej ciągną jakoś, a jeszcze do tego bardzo grzeją. Nie taka prosta sprawa z tymi nitami się okazuje. Bardzo dopasowane były. Wezmę je. Zaraz, nie wiem, młotkiem czy czym. Nie można poobcinać tymi szczypcami. Aluminium to jest miękkie. Dobra. Teraz ja to trochę tutaj wyczyszczę i zaraz będziemy składać. Alternator, żeby złożyć, no to trzeba zacząć tak naprawdę od tych talerzyków. Bo to jest chyba najtrudniejsze w całej robocie. To osadzić to łożysko w tej tarczy. No tu są nity. Ja to trochę wyczyszczę jeszcze szczotką drucianą, bo tego nie myłem. Żeby to lepiej przylegało. Tu jakieś mogą być farfocle. No nie ma tu pierścieni segera, które by to trzymały. Było jeszcze wygodniej. Robili na takie, z racji oszczędności miejsca, na takie pokrywki. Te pokrywki to najlepiej będzie chyba, bo trzeba je coś tym zamknąć. Może tak sobie myślę, może jakimiś gwoździami, obojętnie czym. Na pewno nie śruby, bo mogą wystawać, gdzieś tam mogą ocierać, ale jak dam gwoździe, będzie dobrze. To teraz tak, łożysko. Takie łożysko, ono jest z małym otworem w środku. Firma FAK, wysoka półka ponoć, 6304, ciekawe czy to faktycznie jest takie łożysko. Tak jest. To łożysko właśnie, ono tutaj nawaliło. Tutaj ono dosyć lekko weszło, ale tym się proszę nie sugerować, to będzie chodzić. Alternator jest napięty w jedną stronę, pasek cały czas ciśnie łożysko.
Ja je teraz wezmę. Teraz wezmę i tutaj trzeba to. No, trzeba to będzie po prostu zanitować. Nie wiem, jakieś gwoździe, jakiej to długości muszą być. Trzeba to jakoś wymierzyć. Jak to ma być? Tu niektórzy napunktowują, żeby ono ciaśniej wchodziło, ale tutaj nie będzie problemu z tym. Alternator, jeżeli by miał duży luz, bardzo to łożysko w tej tarczy, no to tą tarczę można wymienić. Patrzę, jakiej długości mają być te gwoździe, żeby to zaklepać. Sumie to myślę, jak to zrobić. Czy tak te gwoździe ciąć, czy później je poobcinać? Nie wiem właśnie. Jakiej grubości są te talerzyki? Jeszcze warto tutaj dodać. Za długie to nie wysta, żeby za dużo tego nie wystawało, tego gwoździa. Nie będę się z nim tu wojował później. Mniej więcej tyle, ale czy ja go obetnę tymi szczypcami? Wątpię. Gruby gwóźdź. Jakiś tam znak jest. Teraz docinam nity. Madlę sobie. Mam tu jakieś takie gwoździe stare. Poobcinam sobie te nity. O. Gwoździ nity będą. Ej, nie uciekaj, chłopak. Dwa. Czy jeden gdzieś mi znikł? Nie, już trzy. Będziemy następny gwóźdź, jakiś taki dojaki. Bardzo blisko jest kamera, to mi jest ciężko coś tak robić, tak to bym to zdecydowanie szybciej zrobił. Nawet nie mogę do tego imadła normalnie podejść. Ktoś powie, że nie umie piłować. Ale ja mam tu jeszcze między imadłem a ręką kamerę. To gdzieś był jeden jeszcze obcięty, gdzieś znikł. Chyba coś szybciej będzie następny wziąć. Jakiś gwóźdź to znajdę krzyży taki. Ten jest taki fajny. Szkoda nowych gwoździ, to gdzieś tam mam stare gwoździe. Nieraz odkładam jakieś takie stare gwoździe. Nieraz się później gdzieś coś tam przydaje. Uciąć, podprostować taki gwóźdź. Tak jak na przykład teraz na nity. Jeśli teraz motykę oprawić czy coś. I mam piękne cztery stalowe nity. Gwoździem już możemy podziękować. O. Ja powiem, że tu można kilka różnych metod zrobić z tym łożyskiem. Można trochę tutaj te aluminium spęczyć. Bo to te łożysko będzie lepiej trzymać. Już nie wchodzi tak lekko, jak wchodziło. Już jest zupełnie inaczej.
Teraz trzeba to łożysko będzie tutaj wcisnąć. Tak to wpadało, a teraz muszę je wbić. Łożysko jest na swoim miejscu. Pięknie się obraca. Teraz talerzyki. Myślę, jak to zaklepać. Z takim otworem akurat będzie. Coś takiego. Teraz tak. Maleńki młotek do tego jest. Im mniejszy, tym lepszy do zaklepywania nitów. Trzeba o tym wiedzieć. No to ktoś powie, że to nie są nity. To są nity. O, wkładam sobie tak. O. Są nity gwoździowe. Tym sobie tutaj wycentruję, żeby mi nie uciekło. No i teraz muszę go zaklepać. Nie wiem, czy te gwoździe są twarde, czy nie. Ale na pewno będą dobre. Jak zrobię za długie, no to będzie się ciężko zaklepywać. Można tam by było gdzieś kupić jakie pewnie nity. Ten nawet trochę jest przedługawy. Nie wiem, czego nie obciąć. Nit jest za długi, to się bardzo brzydko zaklepuje. On się zajgnie. Nie jest taki ładny grzybek wtedy. Nie wiem, czy to najmanę nie będzie. Trochę mi ta blacha podskakuje. Najmadle jest zdecydowanie lepiej. Najlepiej było na kowadle. Jeszcze na jakichś blachach. Trochę jakby uciekła ta blaszka. Co to jest? Czemu to tak ładnie mi nie pasuje? Jeden otwór. No co, poradzę z tym jakoś chyba. Oj, tam nic nie przyjdzie chyba. Nie? Nie. Nie, nie przyjdzie. Nie pisała, nie czytała. Trochę tutaj takie rozmowy są w kuluarach organizacyjne. No, sąsiadka przyjść, nie przyszła. Pomóc. Alternator robi. Kolejny wystaje bardzo długo, długi. Też bym go obciął. Nie podoba mi się, żeby tyle w pół centymetra.
jeszcze jeden. Ostatni. No, wystaje też pół centymetra prawie, ale dobra, ja sobie z nim poradzę. Tutaj na imadle może. Na pewno nity aluminiowe byłoby dużo lżej zaklepać niż stalowe. No ale nie jest źle. Pięknie chodzi. Żadnego stuku, nic, jest dobrze. Teraz trzeba łożysko z wirnika zdjąć. No a to już będzie bardziej skomplikowana sprawa, ale może zejmę. Łożysko z wirnika zdejmę tak zwanym odklejaczem do łożysk. No bo jakieś dźwięki tutaj się odzywają. Wszędzie gra muzyka. To jest jak kamerton. To. Na pewno jakiś dźwięk jest. I bardzo wysoki. To jest tak zwany odklejacz do łożysk. On sobie świetnie z tym poradzi. Chyba sobie poradzi. Warto mieć takie rzeczy, bo można po prostu wirnik zniszczyć, jak się tam zacznie tutaj za dużo coś kombinować. Tutaj pokażę może z innego kąta, jak to działa. Skręcam łożysko, łapię je z tyłu za tył łożyska. Tu przykręcam taką śrubę. O. Później wkładam ten kamerton. Przykręcam drugą. Do kamertonu. Dokręcam nakrętki wstępnie. Później tu wkręcam śrubę pociągową. No mógłby być trochę drobniejszy gwint. Jest trochę większy. Tu jest bardzo duży skok. No ale to jest do naprawdę bardzo delikatnych łożysk, tak jak tutaj stworzone. Nie do jakichś takich, nie do majakich. To jest klucz 17. Teraz spróbuję to łożysko zdjąć. Już idzie. 6203. Nie idzie, czy idzie? Nie idzie. Dobra. Jest łożysko złapane w ściągaczu. O, tak to wygląda. Ono też jest fatalne. NSK 6203. Tu warto trochę to przeczyścić. Tylko uważać trzeba, żeby nie uszkodzić tamtych drutów. Minimalnie tam czymś skrobnąć. Ja tu zastosuję papier celulozowy. W ogóle widzę, w tym wirniku trochę kurzu się zebrało. Mówię, tutaj nie ma problemu, bo ten alternator ładował. To tylko takie jest wymiana łożysk. Więcej nic nie robię. Delikatnie też trzeba ze śrubokrętem, żeby drutów nie przerwać nawojowych. Teraz dam trochę tutaj smaru. Ale zanim to uczynię, to już przejdę na prasę, żeby to łożysko wcisnąć. Już nie będę tutaj nic stukał, pukał. Teraz po wyczyszczeniu wszystkiego
warto przesmarować tutaj, żeby tego wirnika nie męczyć. I tutaj ja może mały błąd popełniam, bo trochę ryzykowne jest takie wciskanie łożyska, z tego względu, że można wycisnąć po prostu, on ciężko bardzo siedzi w tych pazurach, co prawda ten stworzeń, ale można wycisnąć stworzeń. Dlatego nie róbmy tak, zróbmy inaczej. Tak powinno stać, bo może dojść do sytuacji, w której może przy tak, tutaj przy alternatorze, ale przy mniejszych silnikach miałem już przypadki, że potrafiła się, no potrafi się cała oś wycisnąć przy wkładaniu łożyska, czy przy wyciąganiu się wyciągnie z tej, z tych pazurów. No z wirnika wyjdzie oś, się przesunie. Można wtedy rozerwać, na pewno się można rozerwać w ogóle połączenie między ślizgami czy między komutatorem. A tak to jest zaparte o oś i jest spokój. Nie ma tego ryzyka, bo nie wiadomo jak to wszystko będzie ciężko iść. No tak, to jest bezpiecznie. No tu idzie dosyć lekko, ale mimo wszystko nie jest to aż tak lekko. Ktoś rozbierał alternatory, na przykład żeby pozyskać miedź, to wie, że można wycisnąć ten środek i rozebrać pazury. Łożysko zasadzone 6203. Bardzo ładnie. I co dalej? Jak już mamy tak zrobione, no to można teraz tarczę osadzić od alternatora. Zjeżdżam trochę smaru, żeby to tutaj za ciężko ewentualnie nie szło. Bo może nieraz się zdarzyć, że coś ci za ciężko, po co to męczyć. Zobaczymy jaki tu jest klucz. To jest 20, 19, 21 będzie dobry. No, będzie dobry, tylko tam jest guma. No, tak nie do końca dobry. Ale jakąś część łożyska na pewno wpresuje do pewnego momentu. I tu też mamy, jak widać, oparte o oś. Oś jest trochę wypchnięta dalej niż łożysko. Łożyska już, że tak powiem, wymienione. Teraz pozostało skręcić alternator. Teraz trzeba alternator połączyć. Ja tu już mam wyczyszczoną tą część stojana, czy twornika, czy jak to nazwać. Widać, że uzwojenia są w dobrym stanie, nie są przegrzane. Jak ktoś zobaczy, że są czarne, no to raczej jest do wymiany, do przewinięcia stojan, bo on nie może być przegrzany, będzie słabo ładował albo w ogóle nie będzie ładował. Tu też można dać trochę smaru, żeby to, bo to nam pamiętamy, że bardzo ciężko wchodziło to łożysko tam. Po co je tutaj teraz mordować z nim? Może wejdzie trochę lżej. Nieraz to wpada dosłownie, ale tutaj może tak nie być wcale łatwo.
Teraz trzeba znaleźć to zarysowanie, gdzie mieliśmy jak to ustawić. Tu mam, czyli te ucho z tym uchem. Tak, czy jak to będzie? Tak, ten otwór do tego, dobra. O, bardzo ładnie to weszło. Bez udarów. No i teraz szpilki. Można już poustawiać. Gdzieś one tam po... No właśnie, teraz nie wiemy, w których otworach były szpilki, czy wiemy. Bo tu jest więcej otworów, to można troszeczkę przestawić, widzę. Ale jest zaznaczone, to nie będzie problemu. Właśnie tu ja wiedziałem, że jest gdzieś jakiś myk, że jest więcej w tarczy otworów niż potrzeba i można przestawić to o kilka stopni. Na razie nakrętki tylko tak przyłapię. Trzeba te wszystkie śruby, szpilki, czy jak to nazwać, powkładać na swoje miejsce, żeby to równo było. Podkładki sprężyste, trzeba o nich pamiętać. Dobra. No. Jeszcze jedna weszła. Jest. I ostatnia. Gdzie ona tu będzie szła? Nie tu. Czy gdzie? Nie tu. Tu jednej nie było. Pęteczki. Co teraz tutaj robić? Trzeba i szukać. I teraz trzeba w ten sposób. Jest podkładeczka i skręcam. I teraz ściągam tymi szpilkami sobie, żeby to po prostu mi się zeszło. Się ładnie zejdzie i będzie dobrze. Raz. Znaczy nie ma co przesadzać, bo są tylko śruby piątki. Alternator się nie rozpadnie, spokojnie. Dobra. Dobra, alternator się pięknie kręci. Teraz trzeba założyć wentylator. Dobra. Później idzie koło pasowe. Podkładka sprężynująca. Nakrętka. Przekręcamy. Elegancko.
Myślę, czy tego jeszcze ręką nie dociągnąć, ale nie ma potrzeby. No i co teraz? Szczotki. Szczotki są tu. Ciach, ciach, ciach. No tu nieraz ciężko jest osadzić. Dosyć paskudnie się tutaj przykręca, powiem szczerze. Nie wiem czemu i tak z czymi szczotkami zrobili tutaj. Nieraz można się z nimi naprawdę nawojować. Dobra. Jest. Tu jest istotna ta śruba, bo musi mieć podkładkę sprężystą, bo przez nią masa idzie do szczotek. Śruba czwórka. O. Teraz można w ogóle sprawdzić, czy jest tutaj, czy jest wzbudzenie. Czy się nic nie wydarzyło. Teraz tutaj zrobimy małą próbę. No jest ładny łuk. Czyli jest złudzenie. No dobra, tu mamy wszystko. Teraz trzeba by było przykręcić daszek. Jak on tutaj szedł? Jest daszek. No się nie dziwię, że te daszki wyrzucają, bo już zastanawiamy się, jak go tu założyć, a po co daszek. Jednak łatwiej jest bez daszka. Już by było po robocie. A tak jeszcze trzeba daszki zakładać. Nie, ta śruba mi się nie podoba. Taka jakaś długa. Nie, no po co tutaj taka śruba? Tu jest klucz dziesiątka. Gdzieś tu miałem dziesiątkę, nie wiem czy nie dołożyłem do kompletu. Daszek tu jakąś regulację ma? Nic nie ma. Można skręcić. Dobra, daszek jest. No i teraz jeszcze zostało tylko to. Czyli został nam tylko ten uchwyt. Tak nie. Tak też nie. Jak on tu szedł? Może tak? Tak. Tak. Chyba tak było. Czyli ten daszek jest źle przykręcony. Najpierw to przekręcamy, a później daszek. I teraz jest problem. No dobra, to trzeba odkręcić to. Dobra. Daszek trzeba przesunąć. I teraz dopiero klucz 13. No. Raz, śruba ósemka gdzieś zaginęła,
Semka zginęła. Czasami coś się może zgubić. To damy drugą. Tu trzeba dać podkładkę sprężystą. A nie, tu jest ta śruba. Co ja mówię, że się zgubiła? Wszystko jest. Daszek teraz, co się miewa? Czy ten daszek dobrze założyłem? Innej opcji nie ma, tylko tak by musiał być. Nieco się źle. Już to ucho miało być z tym. Coś tu poknociłem. Ale co? To na coś jest nie tak. Skręcił, czy co? Nie chcę mi się wierzyć. No, ale to tak musi być. Może. A właśnie się wróciłem z nagraniami, że ta linia prosta miała być od zewnątrz. Mi się coś zasugerowało, że ma być od środka. Aj, teraz wszystko musiałem na nowo znowu odkręcać. Co ja tu za śrubę daję? Szóstkę. Samka. Linia tu. Druga tu. I teraz dopiero będzie prawidłowo. Teraz ta. Siły używam do tych śrub. A, co to? Teraz można już. Się pięknie kręci. Bezszmerowo. Jest super. Na koniec tylko podkreślę. Dwa łożyska. 6304 i 6203. Wymiana jest gotowa. Alternator jak złoto. A128. Tutaj jako ciekawostkę mogę pokazać, że mam drugi. Też do bizona. Pięknie się obraca.